Dzień dobry, dzieci. Miś Dokiś wita Was z Biblioteki w Dobrodzień. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia zapraszam Was na bajkę o misiu. Pierwsza bajka to będzie fragment Misia Uszatka. W sklepie z zabawkami. Był sobie sklep z zabawkami. W sklepie na półce stały i siedziały pluszowe misie. Między nimi był jeden miś, który już bardzo długo siedział na półce. Inne misie wędrowały do rąk dzieci, wychodziły z nimi uśmiechnięte ze sklepu. A o tego misia nikt nie spytał. Może dlatego, że stał w kąciku? Martwił się miś, co teraz będzie, że nie może bawić się z dziećmi. Z tego zmartwienia oklapło mu jedno uszko. To nic, pocieszał się niedźwiadek. Teraz, jak bajka wpadnie mi jednym uchem, to nie ucieknie drugim, bo ją to oklapnięte zatrzyma. Pewnego razu miś znalazł na półce czerwony parasol. Chwycił go w łapki i odważnie skoczył z półki na podłogę. Potem wyszedł ze sklepu na ulicę. Trochę się najpierw przestraszył, bo na ulicy było dużo ludzi. Ale naraz zobaczył dwoje dzieci, Zosię i Jacka. Od razu przestał się bać. Dzieci uśmiechnęły się do misia. Ach, jaki to był miły uśmiech. Kogo szukasz, misiu? Zapytały. Szukam dzieci. To chodź z nami. Dobrze, ucieszył się niedźwiadek. I poszli razem. Jeżeli bardzo Was zaciekawiły przygody Misia Uszatka, to musicie koniecznie przyjść z rodzicami do Biblioteki w Dobrodzieniu po to, żeby taką książeczkę wypożyczyć. Ale ponieważ jest pandemia i biblioteka jest zamknięta, musicie mocno poprosić rodziców, żeby do nas zatelefonowali i Miś Dokiś wyśle do Was książkę misiową. Pozdrawiam Was!